Cześć, z tej strony Jacek, czyli Wasz Pan od Filozofii. Dziś po raz kolejny mam okazję odpowiadać na Wasze pytania. Zaczynamy question and answer. Zebrałem chyba ponad 30 pytań, które podobały mi się najbardziej, na które byłem w stanie udzielić takiej kompetentnej odpowiedzi. Jeżeli Waszego pytania nie ma tutaj, to bardzo przepraszam. No musiałem dokonać pewnego wyboru, aby ten film nie trwał nie wiadomo ile. Tak czy inaczej jestem wdzięczny za wszystkie komentarze, zwłaszcza te, które powodują, że na codziennie myślę o tym, jak swój kanał udoskonalić i jak dostarczać nowe treści, które mogłyby mi się podobać. Te Wasze głosy są bardzo cenne, bardzo za nie dziękuję. Zachęcam do zostawiania komentarzy. Będę na nie odpowiadał w kolejnych częściach Questions and Answers. A my cóż, zaczynamy. W temacie odcinka Człowiek człowiekowi wilkiem magnat zauważa, że eksperyment Filipa Zimbardo był niejednokrotnie krytykowany. Chodzi mianowicie o to, że często twierdzi się, że ten eksperyment nie był przeprowadzany uczciwie, że uczestnikom mówiono, jak mają się zachować, a w rezultacie, że efekty badawcze, które ten eksperyment miał osiągnąć, no tak naprawdę nie mają żadnego znaczenia. I rzeczywiście tak jest. To znaczy, ostatnio wyszła taka książka w języku francuskim, ona jest jeszcze nie przełożona, ale czekam na nią niecierpliwie, która pokazuje bardzo dokładnie, jak ten eksperyment został de facto sfingowany. I to jest słuszny zarzut. Niemniej jednak wydaje się, że ten eksperyment przynajmniej zwrócił uwagę psychologów na taką pewną tendencję, jeżeli chodzi o badania ludzkiej natury. I ten eksperyment był wielokrotnie powtarzany. Ja nie wiem, jakie do końca były wyniki. Niekiedy te wyniki udawało się powielić, niekiedy nie. No wszystko zależało od doboru grupy. Jak zwykle zresztą, jeżeli chodzi o badania psychologiczne, to wszystko zależy od tego, jakich ludzi się weźmie. No ale jeżeli chodzi o eksperyment Zimbardo, to jego wartość dowodowa jest nikła. Natomiast dużo bardziej przekonuje on pod kątem wpływu na psychologię, który bez wątpienia ten eksperyment miał i który z samego Zimbardo uczynił zresztą pewnego rodzaju gwiazdę psychologii. W odniesieniu do filmu Czy żyjemy w symulacji komputerowej, zwiadowca 88 zauważa, że taką naszą naturalną postawą powinna być ostrożność płynąca z wiedzy, która dotyczy świata zewnętrznego, że tak naprawdę jedynym źródłem wiedzy pewnej jesteśmy my sami, stąd ta słynna sentencja na wyrośnie Apolina w Delfach, gnoti se auton, czyli poznaj samego siebie. To prawda i takie tendencje w myśleniu niejednokrotnie się pojawiały, ale musimy pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, jedna z nich jest taka, że taka niewiara w to, co płynie do nas z zewnątrz, znamionuje sceptycyzm. Sceptycyzm to pogląd filozofii nielubiany. Stąd taka daleko posunięta ostrożność z pewnością nie spodobałaby się większości współczesnych filozofów. Na przykład John Searle twierdzi, że zajmować się sceptycyzmem to przyjmować mu już zbyt dużą siłę, dlatego że sceptycyzm de facto znosi sam siebie. Więc nie warto w ogóle tego zagadnienia dyskutować. Ale druga tradycja filozoficzna, która krytykuje podejście zwiadowcy 88 właśnie do kwestii wiedzy, to tak zwana filozofia zdrowego rozsądku. Zapoczątkował ją Thomas Reid gdzieś tam w XVIII wieku, a rozwinął zwłaszcza w XX George Edward Moore. To byli filozofowie, którzy twierdzili, że my właśnie mamy zaufanie do tego, co płynie do nas z zewnątrz, bo to jest dla nas oczywiste środowisko i w tym kontekście musimy żyć. Więc ten brak zaufania do tego, do bodźców, które płyną do nas z zewnątrz, jest po prostu nierozważny. My w tym świecie żyjemy i w nim działamy i filozofia jest wtórna względem tego świata na zewnątrz nas, więc do tego świata na zewnątrz powinniśmy mieć zaufanie. To taki krótki komentarz, aby wyjaśnić, że postawa, którą przejawia komentator, nie jest wcale oczywista w filozofii i generuje liczne problemy. W nawiązaniu do tego samego filmu A co cię to obchodzi? Zgłasza zarzut, że argument symulacji nie może działać, bo skąd braliby się nowi ludzie, którzy się rodzą, prawda? To nie jest problem dla hipotezy symulacji, dlatego że to, skąd się biorą nowi ludzie, można wyjaśnić na przynajmniej dwa sposoby przekonujące. Pierwszy jest taki, że w symulacji istnieje tylko ja, a inni ludzie są po prostu efektem faszerowania mojego mózgu odpowiednimi bodźcami. A więc nie ma innych ludzi prócz mnie. To, że inni się rodzą, to jest efektem dostarczania tylko pewnych danych do symulacji. Prócz mnie nikogo w tej symulacji tak naprawdę nie ma. Jest to pogląd, który nazwalibyśmy w zgodzie z poglądami filozoficznymi solipsyzmem, czyli że istnieje tylko ja sam. A drugi pogląd jest następujący, że co jakiś czas naukowcy z zewnątrz przyłączają kolejne mózgi do symulacji, prawda? I na przykład jest odpowiedni program, który sprawia, że jeżeli kolejny mózg jest przyłączany do symulacji, to właśnie obserwujemy takie wirtualne ciało, które się rodzi, następnie rozwija i tak dalej razem z tym mózgiem i w ten sposób możemy uzasadnić, w jaki sposób nowi ludzie są do tej symulacji dołączani. A zatem to są co najmniej dwa, myślę, że jest ich więcej, wyjaśnienia tego, jak możliwe byłyby narodziny ludzi w ramach symulacji i żadnego z nich chyba nie sposób oddalić bez podania konkretnego argumentu.
Pan Łukasz pisze, że ma pewien problem ze zrozumieniem podziału na racjonalizm i empiryzm. I to jest rzeczywiście dość trudny podział, bo on się dzieli na empiryzm i racjonalizm genetyczny, potem jest jeszcze empiryzm, racjonalizm zwyczajny, potem jest jeszcze racjonalizm kontra irracjonalizm. Te podziały są rzeczywiście dość niejasne. Czy mógłbym na ten temat zrobić odcinek? Oczywiście on będzie, mało tego, ja już mam scenariusz tego odcinka, więc ten odcinek powinien się pojawić w ciągu 2-3 tygodni maksymalnie. I mam nadzieję, że on rozwieje wszelkie wątpliwości nie tylko pana Łukasza, ale tych wszystkich, którzy nie wiedzą, czym jest empiryzm i czym jest racjonalizm. Adrian Goławski pyta, czy w ramach swojego kanału będę miał okazję wyjść poza tradycję filozofii europejskiej i zająć się z tradycją dalekowschodnią. Miałbym taki zamiar, ale na pewno nie w najbliższej przyszłości, a na przeszkodzie stoją mi dwie rzeczy. Po pierwsze, brak wiedzy na temat tej tradycji. Nie wiem o niej zbyt wiele, musiałbym się dokształcać w dość dużym zakresie, co zajęłoby mi dużo czasu, a tematów dotyczących filozofii europejskiej jest mnóstwo. Po drugie, i to jest chyba główny powód, który mi towarzyszy, no bo dokształcenie się nie jest problematyczne, chodzi o to, że moim celem było przede wszystkim przedstawienie takiej filozofii, z którą my możemy się spotkać, no może nie w życiu codziennym, ale na przykład w trakcie studiów uniwersyteckich albo chodząc do szkoły. Chodzi o to, żeby ta filozofia, którą ja tutaj przedstawiam, miała taki właśnie charakter trochę praktyczny. Ja mówię o zagadnieniach głównie teoretycznych, ale one mają jednak pewne przełożenie na przykład na terminy, którymi się posługujemy, tak jak chociażby ten spór teizmu z ateizmem, empiryzmu z racjonalizmem. Na przykład to, co robię w ramach przybornika filozoficznego, to jest właśnie próba rozpracowania tych podstawowych kategorii. Za równie ważne uważam przedstawianie tych rzeczy, które pojawiają się w kącikach metodologicznych, no i one wiadomo są już też wytworem typowo tradycji zachodniej, dlatego na razie mam pełen worek pomysłów, które pochodzą z naszej tradycji, z filozofii zachodniej. Jeżeli będę widział, że on już powoli pustoszeje, to wtedy z pewnością do tradycji daleko wschodniej się odwołam, choć tak jak mówię, cel tego kanału jest trochę inny i chciałbym się na razie tego celu ściśle trzymać. Sceptyczny chrześcijanin pyta, czy będę mówił więcej o tradycji dotyczącej współczesności, o tej filozofii współczesnej. Ja sam wspominam Davida Chalmersa, którym ja się zresztą pewien czas zajmowałem i pewnie mógłbym coś o nim powiedzieć tak po prostu z głowy. No ale odpowiedź na to pytanie jest taka, że mi się wydaje, że jednak do tej tradycji współczesnej dość często się odnoszę mimo wszystko. To znaczy, nawet jeżeli przedstawiam jakieś historyczne zagadnienia, to jednak staram się pokazać, że one mają jakieś odniesienie do współczesności. No taki był mój cel, kiedy na przykład omawiałem chociażby to twierdzenie Heraklita, nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. No mógłbym oczywiście zostać tylko przy tym rozważaniu Heraklita i pokazać, że ta zmienność heraklityjska jest skontrastowana ze stałością tą Parmenidesa. No ale starałem się pokazać, że Heraklit zapoczątkował pewną tradycję filozofii analitycznej i prześledziłem ją przez takie postacie jak chociażby Henri Bergson czy Alfred North Whitehead. I tak zawsze będę się starał robić, znaczy pokazywać, że filozofia to nie jest historia, tylko są problemy, które pojawiają się na przestrzeni setek czy tysięcy lat. Więc ta współczesność siłą rzeczy będzie się pojawiać. Czy nie, że akurat ostrze swoich rozważań konkretnie w jakieś współczesne zagadnienia? No pewnie kiedy zajmę się filozofią umysłu, z czym się noszę już od pewnego czasu, to na pewno takie rozważania z ostatnich 30 lat się pojawią, ale okazjonalnie będą pojawiać się też rozważania na pewno z filozofii XX wieku. Już tutaj niedługo będzie odcinek o Szkole Lwowsko-Warszawskiej, o polskiej szkole filozoficznej właśnie z dwudziestolecia międzywojennego. Mam nadzieję, że to będzie dobry argument za tym, że w tradycji filozofii, która ma 2700 lat, to ostatnie 100 lat jest dla mnie okresem szczególnie interesującym i jemu właśnie poświęcę dużo uwagi. Elio79 zgłasza komentarz dotyczący Richarda Swinburna, jego koncepcji duszy, którą nazywa nowatorską, taką właśnie, można nawet powiedzieć, że naukową. Czy to jest prawda, to akurat nie jestem o tym przekonany, to trzeba by rozważyć Swinburna. I mówiąc szczerze, chętnie bym to zrobił. U mnie na półce stoi Swinburne jeszcze z okresu, że tak powiem, licealnego. Ta książka jego, Czy istnieje Bóg? Zresztą w znakomitym przekładzie Ireneusza Ziemińskiego. Chętnie bym tę książkę omówił i trochę powiedział właśnie o tym, jakie argumenty za istnieniem Boga, za istnieniem duszy i tak dalej podaje Swinburne. To akurat ciekawy pomysł, za który dziękuję i mam nadzieję, niedługo uda mi się go zrealizować. Irsia Lilich w paru miejscach zgłasza takie twierdzenie, że powinienem zająć się więcej tradycją Dalekiego Wschodu, bo tam właściwie wszystko już było i ta tradycja, to jak ją porównać z tradycją zachodnią, no to w sumie no to są jakieś takie paralele i że ta tradycja dalekowschodnia jest starsza i tak dalej. To prawda, ale tu chcę zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Jeżeli mówimy o filozofii europejskiej, to filozofia europejska u samego swojego zarania, już u Talesa, odcina się od korzeni religijnych. Znaczy, na ogół uważa się, że
filozofia europejska wyrasta jako sprzeciw wobec mitu. Już na przykład Ksenofanes był, czyli jeden z pierwszych filozofów, był krytykiem religii. I to jest jakby naturalna część kontekstu filozofii europejskiej, że ona rozwijała się niezależnie od rozważań religijnych. Natomiast tradycja dalekowschodnia jest mimo wszystko zanurzona w tych rozważaniach religijnych i aby poznać jej kontekst, no to trzeba znacznie głębiej ją poznać. Stąd nie są możliwe ścisłe paralele pomiędzy tradycją dalekowschodnią a europejską, bo można wykrzywić albo jedną, albo drugą. Wydaje mi się, że to należy brać pod uwagę specyfikę środowiska, w którym filozofia się rozwijała i bez tego takie przekładanie, proste mówienie, że to jest jakaś koncepcja monizmu w filozofii dalekowschodniej, takiego czy innego, podobna na przykład do koncepcji Spinozy, no można takie rzeczy robić, no bo ci filozofowie, wiadomo, filozofowie mieli jakieś kontakty ze sobą i wpływali na siebie od czasów starożytnych, ale jednak moim zdaniem jest to pewne ryzyko. Poza tym należy wziąć pod uwagę, że co najmniej od 400 lat, a myślę, że i dłużej, jakby się tak zastanowić, to Święty Tomasz świetnym tego przykładem jest, filozofia europejska opierała się na argumentacji, dość takiej, można czasem powiedzieć, nudnej, ale erudycyjnej, nieco suchej, no ale z drugiej strony intelektualnie uczciwej. Na przykład tego elementu niekiedy brakuje w tradycji świętych tekstów Dalekiego Wschodu, gdzie no oczywiście jest pewna jakaś taka narracja filozoficzna, ale jest ona prowadzona w zupełnie inny sposób. Stąd znowu przekładanie jakichś takich intuicji i mówienie, że jest tu jakaś taka, że ta tradycja na przykład dalekowschodnia przewyższa tradycję europejską, moim zdaniem jest mimo wszystko trochę nieuczciwe. Dla tradycji europejskiej. Tradycja europejska, nawet jeżeli powiela pewne pomysły, czy nawet jeżeli, nieświadomie oczywiście, czy nawet jeżeli je powtarza, to robi to jednak w zupełnie innym kontekście i w zupełnie inny sposób. Stąd raczej wprowadzałbym jasne rozróżnienie pomiędzy tradycją, myślą Dalekiego Wschodu, a myślą europejską. Powiązania muszą być czynione bardzo ostrożnie. I jeszcze, Livik, zgłasza jeszcze drugi komentarz, mianowicie taki, że no, te rozważania o duszy, no bo tego akurat dotyczył odcinek, który skomentowała, są w świetle dzisiejszych nauk, psychologii i tak dalej, trochę śmieszne. Czy tak jest, nie jestem do końca przekonany, bo nie sądzę, żeby to, co mówią dzisiejsze neuronauki i tak dalej, było prawdziwe. Dlaczego? No, nie spodziewałbym się, aby po 50 latach od rozwoju nauki, neuronauki doszły do twierdzeń prawdziwych, które będą już prawdziwe za 100 tysięcy lat na przykład, prawda? Kiedy myślimy o nauce za 100 tysięcy lat, to raczej myślimy o tym, że te twierdzenia, które dzisiaj wyznajemy, okażą się fałszywe i nie wiadomo, jak będzie wyglądała nauka za 100 tysięcy lat. Stąd mówienie, że jakieś twierdzenie jest śmieszne z punktu widzenia współczesnej nauki, to powiedzenie, że coś jest śmieszne z punktu widzenia nauki, która jest prawdopodobnie fałszywa. Dlatego taki argument raczej mnie nie przekonuje. To, że dzisiejsza nauka jest fałszywa, to jest pogląd zwany w filozofii anglosaskiej pesymistyczną metaindukcją. Ja o nim kiedyś chętnie zrobię odcinek. I to właśnie jest twierdzenie, że filozofia, że współczesna nauka jest z dużym stopniem prawdopodobieństwa fałszywa. To trochę tak jakby mówić, że Newton za swojego życia odkrył już fizykę, w której nic się nie zmienia, no bo, prawda, odkrył coś 50 lat później, te twierdzenia nadal były w grze i stwierdzamy, dobrze, tu już nie ma nic do roboty, możemy się rozejść do domów. Tak wcale nie jest to, czego dowodził Einstein potem. Oczywiście fizyka kwantowa jest jeszcze bardzo dużo do odkrycia, stąd nie wiadomo, jak będzie wyglądać zarówno fizyka, jak i neuronauka za 100, 1000 czy 10 tysięcy lat. Luke1164 zgłasza często zarzut, który pojawia się w odcinku o wolnej woli, zgodnie z którym miłość tak czy inaczej jest irracjonalna. I jest to moim zdaniem jedna chyba z największych aberracji, jaka pojawiła się w połowie XX wieku mniej więcej, ponieważ nie wyobrażam sobie, w jaki sposób można utrzymywać, że miłość jest irracjonalna. Po pierwsze zacznijmy od tego, że miłość ma bardzo różne odcienie znaczeniowe, co już doskonale wiedzieli Grecy. Była Eros, była Agape, były jeszcze inne rodzaje miłości, które odpowiednio tutaj, Amicita, które odpowiednio niuansowały to, czym tak naprawdę miłość jest. My to się wrzucamy do jednego worka i mówimy, że miłość, prawda, jedno słowo wystarczy. To jest jedna rzecz, że my tego nie różnicujemy, stąd powiedzenie, że miłość jest irracjonalna, już tutaj budzi moje pewne podejrzenia. Ale z drugiej strony jeszcze jest jedna kwestia, dużo ważniejsza, otóż ja nie mówię wcale o zakochaniu, tak? Kiedy się tam mówi czasem, że endorfiny, oksytocyna i te rzeczy się pojawiają w mózgu, jak się człowiek zakocha, że to jest nieracjonalne i tak dalej. Nie, o tym nie mówię. To w ogóle nie biorę tego pod uwagę, bo to jest być może coś, co właśnie by Grecy nazwali Eros i oni wiedzieli, że ten Eros to jest jakaś taka ślepa siła. Ale miłość może być czymś więcej, właśnie w innym rozumieniu. I na przykład to, kiedy ktoś się nas pyta, dlaczego kogoś kochasz, my jesteśmy w stanie racjonalnie to uzasadnić. Bo ktoś jest taki, ktoś zrobił dla mnie to, ktoś okazał się takim człowiekiem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. My,
kiedy jesteśmy pytani przez kogoś, dlaczego kochamy tę, a nie inną osobę, jesteśmy w stanie to uzasadnić. Uzasadniamy to, jesteśmy w stanie podać racjonalne powody. Nie mówimy, nie, tak się akurat, wiesz, zdarzyło, że spotkaliśmy się i od tamtej pory jesteśmy razem. W sumie to nie wiem dlaczego, prawda? Jakoś tak irracjonalnie wszystko się dzieje. Nie, jesteśmy w stanie to uzasadnić. I na ogół, kiedy uzasadniamy, dlaczego kogoś kochamy, odnosimy się na przykład do cech charakteru, do tego, co ktoś zrobił i tak dalej. W momencie, kiedy przyjmujemy determinizm, to stwierdzamy, że zarówno cechy charakteru, jak i działania naszej przedmiotu naszej miłości nie zależą od właśnie owego podmiotu, który tych działań dokonuje, czy ma taki charakter. Jeżeli tak, to nie możemy być komuś wdzięczni za to, kim jest, no bo to nie zależy od niego. A jeżeli tak, no to nasza miłość traci rację bytu, ponieważ stwierdzamy, no może on rzeczywiście jest dla mnie dobry, może zachowuje się w taki, a nie inny sposób, ale przecież to tak naprawdę nie on, to tylko jakieś takie kosmiczny zbieg okoliczności, że zachowuje się tak, a nie inaczej. Ja w ten sposób właśnie argumentowałem, że determinizm sprzeciwia się racjonalnej miłości. Moim zdaniem jest to jeden z ważniejszych zarzutów przeciwko determinizmowi, bo rozpuszcza po prostu relacje międzyludzkie. Krzychu T. zwraca uwagę, że stwierdzam w odcinku o wolnej woli, iż to nie człowiek jest sprawcą decyzji, a mózg, kiedy mówię o determinizmie. No i stwierdza, że no, chyba należy uznać, że człowiek to jest to samo, co mózg. Okej, zgadzam się, można tak uznać, tylko wtedy musimy zauważyć, że to w ogóle przesądza sprawę na niekorzyść indeterminizmu. Dlaczego? Otóż indeterminizm jest prawdziwy, przy założeniu oczywiście tego rozumienia mocnej wolnej woli, jest prawdziwy wtedy i tylko wtedy, kiedy mózg podległy procesom deterministycznym w świecie jest sterowany przez jakąś instancję wyżej. Często się mówi, tak jak Roderick Chisholm mówił o tym, że mózgiem steruje ja, czyli że jest mózg, jest ja i to ja odpowiednio synchronizuje mózg tak, żeby podejmował decyzje, które, żeby wykonywał decyzje, które w rzeczywistości podjęło owo ja. No, utwierdzić, że ja to jest jakieś takie niematerialny byt dusza, czy jakiś właśnie taki umysł, który jest w stanie sterować mózgiem, a więc jeżeli stwierdzimy, że umysł to mózg, albo że człowiek to mózg w całości, to przesądzamy sprawę na korzyść determinizmu i dlatego wprowadzimy rozróżnienie i mówiąc o tym, że człowiek jednak nie musi równać się mózg, ponieważ jest to kluczowe założenie właśnie dla libertarian. Bartosz Ciemniak zgłasza dość długi komentarz dotyczący mojego podziału na filozofię analityczną i filozofię kontynentalną. Ja ten komentarz odpowiedziałem pisemnie, częściowo, ja nie będę tej swojej odpowiedzi powielał. Ja tylko podkreślę pewne takie główne punkty, które chciałbym zaznaczyć, kiedy mówię o tym podziale. Otóż Bartosz Ciemniak stwierdza, że ten podział, który wprowadzam, po prostu został wprowadzony po to, aby dyskredytować filozofię kontynentalną i jest on wprowadzony z punktu widzenia filozofa analitycznego, który uważa się za takiego naukowca, a filozofa kontynentalnego uważa za jakiegoś takiego totalnego mętniaka, który nie wie, o czym mówi, podczas gdy tę specyfikę filozofii kontynentalnej należy w jakiś sposób zrozumieć, a nie a priori ją odrzucać. Ja się z tym zgadzam, to znaczy podział na filozofię analityczną i kontynentalną jest umowny. To jest fakt. Natomiast nie twierdzę, żeby przez to nie działał. To znaczy można wyraźnie odróżnić Derrida od Rudolfa Carnapa, to w ogóle nie ma żadnych wątpliwości. Oczywiście są tacy filozofowie jak Charles Taylor chociażby, który się nazywa filozofem postanalitycznym, który nie wiadomo, do której grupy się zalicza. Podobnie nie wiadomo, do której grupy zalicza się Husserl, o tym co akurat wspominałem w swoim odcinku, że Husserl jest filozofem, który pochodzi z Austrii, czyli jest filozofem kontynentalnym, ale swoją metodą raczej się wspina, już zbliża się do tego poziomu analitycznego. No jest to pewne spektrum, część filozofii jest po stronie analitycznej, część po stronie kontynentalnej. Jest jakieś takie przejście między nimi i wydaje się, że jest to całkowicie naturalne. Natomiast nie twierdzę przez to, żeby filozofia kontynentalna nie była przedmiotem zarzutów, które się względem niej zgłasza niejednokrotnie. Otóż jest ona przedmiotem tych zarzutów. Dlaczego? Dlatego, że po prostu na ogół nadużywa ona języka. Ja rozumiem twierdzenie, że filozofia kontynentalna może nie rościć sobie pretensji do prawdziwości, no ale w takim razie, dlaczego to w ogóle jest filozofia, a nie literatura? To jest po prostu niezrozumiałe dla mnie. Literatura też sobie nie rości pretensji do prawdziwości, świetnie, prawda? Nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast filozofia jednak u samego swojego zarania ma na celu prawdę. Nawet jeżeli się uzna, że ta prawda jest znacznie trudniej osiągalna, niż nam się wydaje, na przykład jakby Derrida powiedział, że tam jakieś takie kłącza, prawda, teoria języka nam mydli cały
ten obraz, no to przecież chodzi o to, aby go rozplątać właśnie jasnymi analizami raczej, a nie jeszcze bardziej plątać takim sosem niejasności tylko dla wtajemniczonych, prawda? Więc ja rozumiem, że w filozofii kontynentalnej się cieszą popularnością tak zwane dyskursy i to jest w porządku, tylko moim zdaniem to ostatecznie szkodzi filozofii. To, co robi filozofia kontynentalna niejednokrotnie, nie zawsze, ale niejednokrotnie. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Rozmawiałem kiedyś z takim, wywiad prowadziłem z takim człowiekiem, nazywał się Josh Elliot, to był współpracownik Stephena Hawkinga swego czasu. On pracuje na Uniwersytecie w RPA, jest fizykiem właśnie, filozofem i tak dalej. I on właśnie wspomniał w swoim wywiadzie o science wars, czyli wojnach naukowych. Chodzi o to, że nauka, która cieszy się powszechnym poważaniem w społeczeństwie, co tego w ogóle nie ma wątpliwości, bo działa, wytoczyła wojnę, bardzo ciężkie działa przeciwko właśnie filozofii. Jakiej filozofii kontynentalnej, ale tego oczywiście nikt nie wie. I pokazując na przykład, biorąc Julię Kristeve na warsztat, pokazując, że to, że ona wplata twierdzenia z fizyki kwantowej do swoich tekstów filozoficznych, robi to totalnie bez zrozumienia tych tekstów. I to jest fakt. W ogóle nie ma temu co zaprzeczać. I teraz filozof taki jak Julia Kristeva szkodzi filozofii, bo rysuje podział pomiędzy nauką i filozofią, spychając tę drugą do dziedziny jakichś mętnych spekulacji, jakichś idiotyzmów totalnych, i mówiąc, patrzcie, my naukowcy robimy coś pożytecznego, zamknijmy wydziały filozofii, po co to komu, skoro mamy takich wętniaków po drugiej stronie. I to jest właśnie wina filozofów kontynentalnych. Filozofowie analityczni próbowali z tego właśnie wyjść, niejednokrotnie wylewając dziecko z kąpielą, dlatego że Rudolf Carnap stwierdził, że po co w ogóle filozofia, prawda? Jak się bliżej przyjdzie, to z filozofii nic nie zostaje, jak dokonamy analizy języka, to koniec, idziemy do domu, zamykamy katedry, efekt jest taki sam. Ale mimo wszystko jednak wydaje się, że, no, spotkałem się z jednym komentarzem, kiedy tu przygotowywałem te komentarze, że jeden, nie pamiętam już kto napisał, że do tej pory myślał, że matematycy potrzebują jedynie ołówków i koszy na śmieci, a filozofowie potrzebują tylko ołówków i papieru, prawda? Nie potrzebują koszy, bo wszystko co napiszą się publikuje i to jest filozofia. I że zmienia zdanie właśnie pod wpływem tego, że ja próbuję przedstawić to w sposób prosty, uporządkowany, jasny i klarowny. I moim zdaniem to jest klucz do przedstawienia filozofii jako dyscypliny potrzebnej w XXI wieku wszystkim ludziom, a nie tylko kręgowi wtajemniczonych, jak się na przykład wokół Derridy zgromadził, że to była taka prawie sekta, prawda? Ludzi, którzy go słuchali. Nic nie rozumieli, ale go słuchali. Prawda? On jakiś dyskurs akurat prowadził. Więc tu nie chodzi o to, że ja pomniejszam wartość filozofii kontynentalnej. Niech ona sobie będzie. Heidegger to jest cenny filozof. Bardzo wielu, Ricoeur na przykład jest bardzo cennym filozofem. To jest fakt. Ale bardzo wielu poststrukturalistów są po prostu ludzie, którzy wystawiają filozofię na bardzo łatwy atak ze strony na przykład właśnie przedstawicieli nauk szczegółowych. I ja, jeżeli mówię o tym, że filozofia kontynentalna jest mętna, to z troski o filozofię, tylko i wyłącznie. Czyli ja uważam, że jeżeli filozofia ma przetrwać w społeczeństwie ztechnicyzowanym, zdominowanym przez naukę i tak dalej, to musi jednak pewne kryteria spełniać, a filozofia kontynentalna przynajmniej jednego kryterium, jasności, zrozumiałości, intersubiektywnej komunikowalności, czy sprawdzalności, jak chcemy to nazwać, to jest obojętne, nie spełnia. I dlatego uważam tę filozofię pod pewnymi względami gorszą niż jeżeli chodzi o tradycję analityczną, ale oczywiście jej wartość nie chcę z tego względu jakoś bardzo obniżać. Zaznaczam tylko, że ta różnica po prostu w tym miejscu jest. Krzysztof Kubat zauważa to, o czym mówiłem trochę przed chwilą, że mówi tak, jeżeli twierdzenia filozofii kontynentalnej są prawdziwe i opozycyjne twierdzenia filozofii analitycznej też są prawdziwe, no to dochodzimy do sprzeczności, a w ten sposób ani filozofia kontynentalna, ani analityczna nie jest prawdziwa. Odpowiedź jest oczywiście taka, że niejednokrotnie filozofowie kontynentalni nie mieli wcale na uwadze prawdziwości twierdzeń, albo jeżeli mieli, to wygłaszali je w taki sposób, że w sumie nie bardzo było wiadomo, jak, na czym ta prawdziwość tych twierdzeń polega. A zatem nie jest to taki tak duży problem dla filozofii analitycznej, która może po prostu powiedzieć, że te rozważania filozofów kontynentalnych po prostu nie nadają się do tego, żeby zajmować się nimi w taki sposób i wyłuskać z nich to, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. Jeżeli uznamy, że większe prawdopodobieństwo jest tego, co jest uzasadnione konkretnymi rozumowaniami, argumentami, przesłankami i wnioskami, no to wydaje się, że filozofia analityczna jest niejednokrotnie mniej zagrożona niż filozofia kontynentalna, w którą właśnie takie ramy formalnych rozumowań wepchnąć się po prostu nie da. Bunę stwierdza, że samochód autonomiczny powinien zachowywać się tak, jak zachowałby się kierowca w trakcie wypadku, a więc dbać przede wszystkim o swoje bezpieczeństwo. Moim zdaniem to twierdzenie jest nieprawdziwe, dlatego że nie sądzę, żeby kierowca zawsze dbał o swoje bezpieczeństwo. Nie chodzi to o to, że on świadomie nie dba o swoje bezpieczeństwo. Chodzi o to, że jego reakcja jest odruchowa,
a przez to on sam nie jest w stanie wykalkulować, co zapewni mu bezpieczeństwo, a co nie. Niejednokrotnie się zdarza, że ktoś, kto na przykład próbuje uniknąć zderzenia z dzikiem na drodze, wpada na drzewo i nikt nie powie, że kierowca zrobił to dlatego, że dba o swoje bezpieczeństwo. Właśnie chodzi o to, że on myśli, że dba o swoje bezpieczeństwo, że dokonuje reakcji odruchowej, nie kalkulując, bo nie ma na to czasu, że wpada na drzewo. I moim zdaniem to jest dobry model zachowania się autonomicznych samochodów, to znaczy, żeby te decyzje były w pewnej mierze losowe. I wtedy można powiedzieć, że no to był rzeczywiście wypadek, prawda? Jeżeli na przykład klient samochodu mówi, ja zawsze chcę dbać o swoje bezpieczeństwo, chcę, żeby na przykład, kiedy jadę samochodem i przekraczam prędkość i wpadam w poślizg, a na przykład przez przejście przechodzi wycieczka szkolna, żeby samochód wpadał w wycieczkę szkolną, to ja się nie dziwię, że takie algorytmy zaimplementowane w samochodzie mogą budzić społeczny sprzeciw i to jest absolutnie naturalne. To znaczy my chcemy po prostu funkcjonować tak, żeby wypadki były wypadkami, a nie zamierzonymi sytuacjami, w których powiedzmy kierowca samochodu, który i tak jest zawsze lepiej chroniony niż inni uczestnicy ruchu, miał jeszcze dodatkową przewagę nad tym, że samochód zawsze wybierze jego dobro, a nie dobro tych, którzy też nie ze swojej decyzji i nie ze swojej woli uczestniczą w wypadku. Więc moim zdaniem ten argument raczej nie działa. Powiedziałbym, że jeżeli mamy mówić dalej o wypadkach samochodowych, a nie o działaniach z premedytacją, to należy te algorytmy ustawić w taki sposób, aby działały one losowo, tak jak losowo działa kierowca właśnie w momencie wypadku. Bartosz Miera pyta mnie, jaka ontologia wydaje mi się najbardziej prawdopodobna, ponieważ pod wpływem najnowszych prac Davida Chalmersa skłania się on do poglądu, że być może prawdziwą opcją jest idealizm. Ja również zacząłem skłaniać się do idealizmu w momencie, kiedy pisałem pracę doktorską o Galenie Strawsonie, który również jest idealistą. I przyznam szczerze, że jeżeli ktoś mnie dzisiaj pyta, jak wytłumaczyć komuś, czym jest materia, to ja nie mam zielonego pojęcia. No bo jedno, co ja widzę, kiedy na przykład patrzę na stół, to jest kształt, kolor, dźwięk, ewentualnie jakiś zapach, jak się tak bardzo człowiek nachyli i zbliży do tego stołu. Ja nie bardzo widzę, gdzie jest materia w tym wszystkim. Wszystko, co widzę, są moje dane zmysłowe. Na przykład teraz patrzę w kamerę, widzę czerwone światło u góry. Ja nie wiem, czy kamera jest czymś materialnym, czy jest tylko, powiedzmy, pewnego rodzaju danymi doświadczenia, czyli na przykład czarnym kolorem, czerwonym światłem, niebieskim kablem, który jest wetknięty z boku, tak dalej. Nie wiem tego. I dlatego uważam, że argumenty Chalmersa są całkiem dobre. Czy ta ontologia w pełni nie przekonuje? Nie. Znaczy, ma ona, znaczy, może inaczej powiem. Są dwie konkurencyjne ontologie, materialistyczna i idealistyczna, jest jeszcze monizm neutralny, to zostawiam na boku, za którym przemawiają właściwie tak samo mocne racje. I Willard Van Quine na przykład w swoim eseju o empiryzmie, dwa dogmaty empiryzmu, właśnie mówi o tym, że są te dwie przeciwstawne tendencje i żadna z nich nie zwycięża, nie ma przewagi. Natomiast chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć. W komentarzu do komentarza Bartosza Miery Eliot79 stwierdza, że jeżeli ktoś jest idealistą, to stwierdza, że nikt prócz niego nie istnieje. To jest oczywiście błąd wynikły z pomieszania idealizmu metafizycznego z idealizmem epistemologicznym. Ja kiedyś zrobię odcinek na temat realizmu, idealizmu, to wszystko wyjaśnię. Na razie powiem tyle, że idealista epistemologiczny głosi, że istnieją tylko dane jego zmysłów i nie istnieje nikt więcej w świecie. Natomiast idealista metafizyczny głosi, że świat istnieje normalnie, ale jego natura jest dziwna, czyli nie jest materialna, jak sądzili na przykład naukowcy przez szereg lat, ale jest umysłowa czy duchowa, ale umysłowa słowo bardziej mi się podoba, bo nie ma konotacji religijnych. Więc absolutnie, jeżeli ktoś jest idealistą, nie znaczy to, że nie wierzy w istnienie innych ludzi. Jeżeli się jest idealistą metafizycznym, inni ludzie istnieją normalnie, tylko po prostu nie sposób powiedzieć, że składają się oni z materii. Są raczej kimś, kto jest zespołem danych zmysłowych. Dla siebie są oni oczywiście postrzegani inaczej, więc nie widzę, aby był tu jakiś specjalny problem z byciem idealistą. Przychylam się do tego poglądu, ale rozumiem problemy, które generuje, jak również rozumiem tych, którzy zajmują stanowisko przeciwne. Konrad Kołodziejczyk, jak zwykle w merytorycznym komentarzu, zgłasza uwagę, że to, jak przedstawiłem Parmenidesa, może być nie do końca uczciwe, to są pewne wątpliwości, jak tego Parmenidesa rozumieć. Ja się oczywiście z tym zgadzam. To jest pewnego rodzaju uproszczenie z mojej strony, może nie tyle uproszczenie, ile pewna interpretacja, ale ten komentarz uświadomił mi jedną rzecz, którą tutaj muszę w tym miejscu podkreślić. Otóż zawsze jest tak, że filozofia, czy historia filozofii akurat w tym przypadku, opiera się na pewnych interpretacjach, z których są one właściwie umowne, a im bardziej sięgają wstecz, tym jest możliwa interpretacja wprost przeciwna.
Z czego to wynika? Jeżeli chodzi o filozofię starożytną, wynika to z tego, że mamy bardzo mało tekstów, które ocalały do naszych czasów i efekt jest taki, że możemy te teksty rozumieć bardzo różnie. Zresztą historycy filozofii starożytnej muszą mieć jakąś pracę, więc oni próbują cały czas dostarczać jakichś nowych interpretacji. Na przykład Giovanni Reale, który tu mnie stoi na półce, zasłynął tym, że zinterpretował Platona w zupełnie inny sposób, niż był to interpretowany. Niektórzy filozofowie współcześnie są interpretowani na bardzo różne sposoby. Hegel na przykład przez niejasność jego pism, Kant przez zawiłość jego teorii. Nietzsche jest takim filozofem, którego się interpretuje na bardzo wiele sposobów właśnie przez to, że jego pisma nie są do końca klarowne. I co? I zawsze jest tak, że ta filozofia, interpretacja filozoficzna myśli danego filozofa jest zawsze dyskusyjna, więc ja przyjmuję oczywiście to, że ktoś może powiedzieć, że no tak, Parmenizm mógł myśleć inaczej, ale jakąś interpretację trzeba obrać. No ja akurat dobrałem taką, wydaje się ona uzasadniona przez jednych, jeżeli teraz jest nowsza interpretacja, która jest bardziej prawdopodobna, w porządku, nie polemizuję z tym, ale tak jak mówię, właściwie do każdego twierdzenia historyczno-filozoficznego można znaleźć twierdzenie do niego przeciwne. Na przykład można interpretować Kartezjusza nie jako zwolennika teorii substancji, ale jako procesualistę, więc to dobrze pokazuje, że te dyskusje pomiędzy historykami filozofii są zażarte i chyba nie da się powiedzieć, by którykolwiek z nich miał zdecydowanie jednoznacznie i bez wątpienia rację. Iskander Pares w swoim komentarzu zauważa, że pojęcie monizmu rodzajowego, z jakim mamy do czynienia na przykład, kiedy mówimy o tym, że atomy istnieją w świecie i że to jest jedyna rzeczywistość, nic innego nie istnieje, jest trochę dyskusyjne, no bo atomy się między sobą różnią, a więc na jakiej podstawie my je uogólniamy i traktujemy jako jedną rzecz? I to jest bardzo dobre pytanie. Znaczy, kiedy mówimy o monizmie na przykład, to chcemy powiedzieć, że cała przyroda ma pewną naturę. I ta natura jest na przykład w przypadku materializmu czymś materialna. Natomiast to wymaga od nas zdefiniowania tego, czym jest materia. No jeżeli nam się to uda, to świetnie. Ale niejednokrotnie są wątpliwości, czy nasze definicje są na pewno dobre. No bo na przykład tak, jeżeli mamy atom i zdefiniujemy materię jako właśnie ten taki podstawowy budulec rzeczywistości, tak, na to kwarki i gluony, no przecież kwarki różnią się między sobą. Więc na jakiej podstawie uznajemy, że one są jedną i tą samą rzeczą? Dlaczego to jest problem? Bo spycha nasze stanowisko w kierunku pragmatyzmu. Pragmatyzm głosi, że my dokonujemy pewnego, na przykład kategoryzacji pewnych bytów na podstawie naszej użyteczności, jaką ta kategoryzacja ze sobą niesie. Czyli na przykład, jeżeli nam jest wygodnie ująć wszystkie kwarki jako jedno i przyjąć monizm, to tak robimy. Ale gdyby na przykład różnice między kwarkami były duże i na przykład zrzutowałyby na to, jak prowadzimy badania, to byśmy mówili o kwarkach plus czymś jeszcze. I wtedy nie mielibyśmy być może monizmu, ale coś innego. Więc to jest słuszne pytanie i aby dobrze zdefiniować monizm, należy pokazać na jakiej płaszczyźnie świat jest rzeczywiście jednorodny, jeżeli chodzi o naturę. I bywa to niekiedy bardzo trudne. To znaczy, niekiedy zbyt łatwo filozofowie upraszczają, mówiąc, że w sumie, prawda, elektrony, protony i neutrony to jest jedno i to samo, więc jak z tego jest zbudowana natura, to jesteśmy materialistami, wszystko jest w porządku. Na ogół, kiedy się coś takiego, takie twierdzenie głosi, jak to, które przed chwilą wygłosiłem, ma się na myśli to, że ani elektrony, ani protony, ani neutrony nie mają umysłu, a to, co nie ma umysłu, jest materialna, więc wszystko jest materialne. No ale znowu, to rodzi pytanie, czy to nie jest taka bardzo pragmatyczna definicja, no bo sam fakt, że coś nie jest umysłowe, no to nie musi znaczyć, że jest pod jakimś względem identyczne przez cały świat. Znaczy, w całym świecie istnieje dokładnie to samo, nawet jeżeli te byty poszczególne się różnią. Więc tak, to jest trafne pytanie, ja na nie nie odpowiem. Należałoby raczej prosić tych filozofów, którzy głoszą takie teorie, o to, aby doprecyzowali, co rozumieją przez monizm, bo często jest to właśnie stanowisko nazbyt upraszczające i wysunięte na tego rodzaju ataki. Kupson pyta, czy będzie coś o nihilizmie. Mogę odpowiedzieć tak, będzie, ale nie wiem kiedy, ponieważ nihilizm jest mi filozofią bliską, ja się przez pewien czas interesowałem nihilizmem, ale musiałbym znowu dosyć solidny research zrobić i przypomnieć sobie autorów i tak dalej, żeby spójnie to stanowisko zrekonstruować, jakieś dobre problemy wyłowić. Ale to dobra myśl, więc chętnie do tego sięgnę. Natomiast Kingolka XD pyta, czy będzie coś o egzystencjalizmie. Tak, odpowiadam również, będzie coś o egzystencjalizmie, tylko muszę go chyba jakoś lepiej podzielić, bo tak, przydałoby się zrobić coś o Pascalu, przydałoby się trochę rzucić niczego.
Myślę, że Heidegger i Sartre powinni lecieć osobno, a w ogóle, żeby to zrobić, to musiałbym omówić fenomenologię, więc jest to dość zawiła kwestia. No bo egzystencjalizm ogólnie jest kierunkiem dość takim, wymaga, jeżeli chce się go dobrze zrobić, to wymaga on przedstawienia dość dużej liczby poglądów, które stoją u jego podstaw. U podstaw egzystencjalizmu stoi fenomenologia, więc na przykład czytanie bytu i nicości bez znajomości fenomenologii no, jest bezsensowne. I przedstawianie też egzystencjalizmu, można to oczywiście zrobić tak, że piekło to inni, absolutna wolność, tak dalej, można. Ale chciałbym jednak to zrobić bardziej kompetentnie, bardziej naukowo i to wymaga większej ilości pracy i większej ilości czasu, więc pewnego dnia egzystencjalizm jako mi bliski z pewnością będzie, ale no prawdopodobnie nie będzie to nawet w tym roku, tutaj być może rozczaruję, to wymaga po prostu dłuższych badań. Slajew zwraca uwagę, że to nie stoicy, tak jak powiedziałem w filmie o stoickim spokoju, byli pierwszymi kosmopolitami, ale cynicy. Tak, to prawda, zwłaszcza jeden z nich, którego Slajew określa jako Diogenes Antylopy, czyli Diogenes Synopy. To był właśnie ktoś, kto nic sobie nie robił spraw, jakie obowiązują w państwie, ponieważ on uważał, że to państwo to jest oczywiście wymysł taki jak normy kulturowe, więc to co go w ogóle przestrzegać. I tak oni rzeczywiście byli kosmopolitami. Oni byli troszeczkę wcześniejsi niż stoicy, więc niniejszym tak koryguje. Cynicy to pierwsi kosmopolici, ale stoicy rozpropagowali mocno dosyć ten pogląd na nieco innej zasadzie, bo o ile cynicy przeciwstawiali się w ogóle wszelkim normom społecznym, o tyle po prostu stoicy uznali, że kosmopolityzm to jest prawo natury i oni mają ochotę żyć zgodnie z naturą. Jest zupełna paralela między ich uzasadnieniami, ale jednak stoicy wydają mi się znacznie raczej takimi mniej obrazoburczymi filozofami niż Diogenes. Ale o obu warto wspomnieć, dziękuję za te sugestie. Sir Nold pyta, dlaczego judaizm zalicza się do wielkich religii. Otóż do wielkich religii zaliczają się trzy wierzenia z basenu Morza Śródziemnego, które mają wielu wyznawców liczonych w dziesiątkach albo setkach milionów. Czyli chrześcijaństwo, islam i judaizm. Te trzy religie bardzo wiele dzielą przekonań tych wyjściowych. Judaizm stanowi podstawę obu kolejnych. Więc można powiedzieć, że oba w jakimś sensie właśnie, że wszystkie trzy w jakimś sensie są ze sobą powiązane i przez fakt, że są najbardziej rozpowszechnione w świecie, mają największą liczbę wyznawców, zaliczają się do tak zwanych wielkich religii monoteistycznych albo religii basenu Morza Śródziemnego. No tak czy inaczej, względy historyczne i też względy doktrynalne powodują, że na ogół mówi się o nich razem. Bóg ZZXZ zauważa, że oprócz teizmu i ateizmu jest jeszcze antyteizm, czyli pogląd, który no, zwalcza religię w sposób często bezkompromisowy i to jest coś innego niż ateizm. Zgadzam się, jeżeli chodzi o względy praktyczne, to znaczy jeżeli chodzi o praktyczne postępowanie, to rzeczywiście można odróżnić ateizm i antyteizm, ale na gruncie przekonań ateizm i antyteizm właściwie są do siebie zbliżone, co dobrze oddaje się w opozycji ateiści i walczący ateiści. Znaczy, ateiści i walczący ateiści mają te same przekonania, że oni twierdzą, że Boga nie ma, natomiast a walczący ateiści czy antyteiści dorzucają do tego jeszcze taki dodatkowy praktyczny sąd, czy sąd taki powinnościowy, że Boga nie ma, religia jest szkodliwa, więc powinno się zwalczać religię jako właśnie źródło zła i tak dalej. Ale to jest właśnie coś takiego jak takie praktyczne nastawienie. To jest trochę tak jak w przypadku agnostyków. Agnostyk mówi, nie wiem czy Bóg istnieje, no i teraz jeszcze dorzuca się do tego jakiś sąd praktyczny. Część z nich mówi, nie wiem czy Bóg istnieje, więc żyje tak jakby Boga nie było, prawda? Zachowuje się tak czy praktykuje, nie powinien na przykład chodzić do kościoła, no bo nie wiem czy Bóg istnieje, więc nie chodzę. A część stwierdza, że no jednak powinienem chodzić do kościoła, nawet jeżeli nie wiem, czy Boga nie ma, czy jest, powinienem chodzić do kościoła, więc tak jak podkreślałem w odcinku o właśnie agnostycyzmie, agnostycyzm może mieć dwie różne postawy praktyczne, tak samo ateizm może mieć dwie różne postawy praktyczne. Jedna jest taka, że są ludzie niewierzący, niech sobie będą, a druga jest taka, że no, są ludzie niewierzący i tych ludzi niewierzących, są ludzie wierzących, ludzi wierzących trzeba zwalczać. Więc czy ateizm i antyteizm są tak różne? Nie wiem, raczej ująłbym je w jednej formule właśnie ateizmu, plus bym ewentualnie dorzucił jeszcze taki sąd praktyczny, że skoro Boga nie ma, a ludzie w Niego wierzą, to robią źle, a jak robią źle, to trzeba ich naprawić. Jakub Apologeta i Unnamed Unknown zwracają mi uwagę na ten sam zarzut właściwie, który się pojawia przy odcinku dotyczącego teizmu, ateizmu i tak dalej.
Chodzi mianowicie o to, że stwierdziłem, iż komunizm może być traktowany niczym religia. Może być traktowany niczym religia, oni w to wątpią, ale ja zaraz spróbuję uzasadnić krótko dlaczego. Otóż wynika to z faktu, że definicja religii jest nieostra. To znaczy są pewne paradygmatyczne twierdzenia religijne o istnieniu jednego Boga, o konieczności jego czczenia, tak dalej. To jest paradygmat religijny. Na drugim końcu jest jawny ateizm, gdzie po prostu nie wierzy się w żadnego Boga i niczego się nie ma żadnych świąt, nie ma żadnego kultu i tak dalej. Ale pomiędzy tymi dwiema skrajnościami są pewne formy, które mają znamiona religii, ale nie wszystkie znamiona religii. Jeden jest na przykład buddyzm. Jest pewnego rodzaju wierzeniem czy duchowością, która zakłada nasze miejsce w świecie, która zakłada pewną etykę, przekonania względem świata i tak dalej, no ale nie postuluje Boga. Więc, że to jest religia, czy to nie jest religia? No niektórzy mówią, że to musi być religia, no w końcu buddyzm, no co to jest, jak to jest, nie jest religia. A niektórzy mówią, że nie. Pacyfizm. Znowu. Postuluje jakieś wartości, nasze miejsce w świecie, zmusza do określonych praktyk, na przykład nie chodzi się do wojska, prawda? W okresie I wojny światowej można było powiedzieć, że jest się pacyfistą, nie było się wciąganym do wojska, to jak religia było traktowane, jeżeli ktoś na przykład jest Sikhem, uważa, że nie wolno mu zabijać, tak samo jak ktoś jest pacyfistą, twierdzi, że nie wolno mu zabijać, jest w stanie z wojska się wypisać. To jest Ronald Dworkin, gdzieś go tutaj mam, nie wiem gdzie dokładnie, w tej książce Religia bez Boga, on właśnie pokazuje przykłady religii, w których nie ma Boga. I to jest właśnie pacyfizm, jakieś takie różne nurty ideologiczne, które ustawiają nas w świecie i mówią o naszym losie i jakby taką pewną wizję ogólną świata konstruują, a jednak nie są religiami. Komunizm i na przykład faszyzm czy nazizm zdradzają bardzo podobne cechy. Ja to mówiłem w tej dłuższej wersji odcinka właśnie na temat teizmu, ateizmu, gdzie mamy kult, nawet jeżeli jednostki, to jest ona podniesiona do rangi no quasi boga, czy przynajmniej jakiegoś takiego wysłannika bogów, tak jak w starożytnym Egipcie. Mamy święta. Mamy określoną wizję świata, materializm dialektyczny. Mamy określoną wizję losu jednostki. Mamy rytuały. Ubiory. To są wszystko rzeczy, które są w każdej religii. I tak naprawdę komunizm czy nazizm zdradza bardzo duże, pod pewnymi względami przynajmniej, podobieństwo do religii. A to, że na przykład nie ma w niej Boga, no może właśnie o to chodzi, żeby nie było w niej Boga. Może właśnie chodzi o to, że w części religii nie ma Boga. Że tak jak Seth Dworkin, część religii po prostu Boga nie ma i należy z tym żyć. Ale te właśnie problemy wynikają z faktu, że te religie bez Boga, to jest coś, co wynika z nieostrości samego pojęcia religii. Gdyby ktoś chciał więcej źródeł, Philip Quinn w swoim tekście, jak się ten tekst nazywa? Ja dam do niego tytuł tego tekstu dam w opisie, o którym teraz mówię. Chodzi o nowe szanse i stare zagrożenia, jeżeli chodzi o rozumienie teizmu. Jedną z nowych szans jest właśnie to, że my poznając inne kultury i ich religie, jesteśmy w stanie sformułować pełniejszą definicję religii. Ale im pełniejsza jest ta definicja, tym jest bardziej prawdopodobne, że komunizm i nazizm, czy faszyzm, czy inne ideologie bez wątpienia włączą się właśnie w zakres religii. Marek Szerwiński wysuwa taką hipotezę dotyczącą Boga panteizmu, iż wbrew temu, co powiedziałem, w panteizmie Bóg może być osobą, o ile osobę rozumie się jako pewnego rodzaju informację. I to twierdzenie brzmi dobrze, ale bez głębszej analizy nie jestem w stanie powiedzieć, co ono tak naprawdę głosi. Dlaczego? Czym jest informacja? Informacja jest pewną abstrakcyjną strukturą, na przykład charakteryzowaną zero-jedynkowo w systemach komputerowych. Ona może być oczywiście bardziej lub mniej skomplikowana, no ale jak na przykład, jak z informacji miałby powstawać byt osobowy? No bo jeżeli uznać, że informacja równa się osoba, nawet taka minimalna, no to dochodzimy do twierdzenia, że osobą jest termostat. To jest na przykład David Chalmers o tym pisał. No tak, termostat ma trzy stany. Za ciepło, za zimno i w sam raz. To są trzy stany takie informacyjne. Czy termostat jest w takim razie osobą? No jeżeli nie jest osobą, no to a ma informację, no to należy uznać, że duża złożoność informacji powoduje bycie osobą. Ale wtedy rodzi się pytanie, jak i dlaczego?
I dlaczego na przykład akurat wielkie nagromadzenie informacji prowadzi do bycia osobą, a takie pojedyncze informacje osobami nie są? To jest takie pytanie jak w tym przypadku, jak to się dzieje, że człowiek jest świadomy, a neurony nie są świadome? I to jest właśnie cała zagadka problemu umysłu. Mówimy czasami, że umysł jest własnością emergentną, no ale znowu, emergencja to jest relacja pomiędzy umysłem, a właśnie poszczególnymi neuronami, która generuje bardzo dużo problemów, bo nie wiadomo, w jaki sposób ta emergencja zachodzi i czy to nie jest nagle takie puf z pudełka, że nie mieliśmy przy milionie neuronów świadomości, a przy milionie i pierwszym neuronie puf, nagle powstała świadomość, prawda? Więc żeby uniknąć tych problemów, należałoby unikać przenośni, a właśnie dla mnie taką przenośnią jest stwierdzenie, że Bóg może być osobą, bo jest informacją. Bez dalszego uszczegółowienia to twierdzenie wydaje mi się ryzykowne i wystawione na ataki. Cezary i Promczak zadają mi to samo pytanie dotyczące książek, które polecam jako wprowadzenie do filozofii. Co bym polecał, skoro na przykład Nigella Warburtona w taki sposób zjechałem, dosyć mało elegancki? Odpowiadam wszystkim, których może to interesować. Jestem cały czas na etapie szukania dobrej książki wprowadzającej do filozofii. Takiej dobrej książki, która nie miałaby wad, niestety jeszcze nie znalazłem, więc nie chcę wam polecać czegoś, co jest pewnym kompromisem. Jeżeli pewnego dnia tę książkę znajdę, to wam powiem. Śledźcie program Czytelnia. Tam będę na bieżąco omawiał książki, które ukazują się w języku polskim, które mają wprowadzać do filozofii, będę je oceniał, mówił, czy są dobre, czy są złe. Na dzień dzisiejszy najlepszą książką, którą omawiałem w ramach Czytelni, była lekcja filozofii Łukasza Henela. Więc jeżeli macie ochotę do niej sięgnąć, to serdecznie polecam. Ta książka jest naprawdę godna polecenia i bezpiecznie mogę wam powiedzieć, czytajcie, dowiecie się naprawdę dużo o filozofii. Ale być może są książki lepsze. Więc jeżeli tak, no to tak jak mówię, pozostaje śledzić kanał Czytelnia. Ja w tym momencie nie chcę wam niczego polecać, dlatego właśnie, że sam jestem na etapie poszukiwań. Jeżeli coś znajdę, chętnie się swoim znaleziskiem podzielę. Defantowiec proponuje, aby do kontekstu filozofii wrzucić film Łowca Androidów i właśnie zadać pytanie, kim jest człowiek, kim jest ja. To jest bardzo dobry pomysł i bardzo za niego dziękuję, ale muszę się nieskromnie pochwalić. Ja już na ten temat pisałem pewien artykuł, więc ja serdecznie go polecam. Link do tego tekstu, bo on jest dostępny online, znajduje się w opisie tego filmu. Ja tam właśnie przedstawiam, skupiam się na najnowszym filmie Blade Runner 2049, i staram się analizować, z jakimi bytami mam tam do czynienia. Tam są aż cztery byty. Jest człowiek posthumanistyczny, jest android i jest byt czysto obliczeniowy. Ja staram się pokazać właśnie, w jaki sposób, jakie tam są relacje, co może mieć umysł, co może nie mieć umysłu. Ten tekst nazywa się chyba Ludzie na niby. Ja go pisałem już jakiś czas temu, więc mogę nie pamiętać. Chyba Ludzie na niby to się nazywa i on nawiązuje do Kartezjusza. Bo Kartezjusz jako pierwszy pyta się, a skąd mogę wiedzieć, że ludzie, na przykład jak teraz patrzę za okno i widzę kogoś na przykład w płaszczu, prawda, czy w jakiejś tam ubiorze, skąd mogę wiedzieć, że ten płaszcz nie skrywa jakiegoś automatu, że to nie jest tylko człowiek, który udaje świadomego. No to samo pytanie oczywiście zadaje film Łowca Androidów, dlatego na pewno kiedyś o nim odcinek nakręcę, a tak jak mówię, dla niecierpliwych link w opisie, można czytać tekst, nie jest zbyt długi, jest popularny, więc zachęcam, zapraszam. I na kanwie tego tekstu z pewnością jakiś film kiedyś powstanie. Drugi stopień filozofia zadaje mi bardzo trudne pytanie, zresztą użytkownik zaznacza, że jest to trudne pytanie. Chodzi mianowicie o to, jak oceniam status i stan polskiej filozofii po 1989 roku. Komentarz drugiego stopnia filozofii jest taki, że jest mało ludzi inspirujących, że ci ludzie są trochę zamknięci w takiej wieży z kości słoniowej, że tu się nic nie dzieje, że ta ocena jest jednoznacznie negatywna i że ta filozofia jakiś taki zastój przeżywa. No nie wiem, znaczy filozofia drugiej strony słusznie zauważa, że jako świeżo upieczony doktor filozofii jest o tym trudno mówić, znaczy ja nie chciałbym oczywiście wypowiadać się w ogóle o swoim środowisku, dlatego że ja je oceniam dobrze i tylko, że to może być odebrane przez innych jako nieszczere, to, że ja dobrze oceniam swoje środowisko, ale tak właśnie jest. Znaczy ja uważam, że oczywiście wszystko zależy od człowieka konkretnego i tutaj nie chcę dokonywać żadnych pochopnych uogólnień, ale według mojej wiedzy stan polskiej filozofii pod wieloma względami jest zadowalający. To znaczy publikuje się dużo interesujących rzeczy, wychodzi wiele ciekawych książek. Te badania, które są prowadzone w różnych instytutach, w różnych miejscach w Polsce są naprawdę ciekawe i w jakiś sposób no, wpływają na stan polskiej filozofii. Jest dużo ludzi inspirujących, którzy po prostu no, rzetelnie robią swoje, publikują i tak dalej. Ja znam co najmniej kilkanaście osób, których poziom filozofii jest, którą uprawiają jest nie tyle na najwyższym w Polsce, ale światowy.
Nie będę podawał nazwisk, ale są tutaj, znam osobiście filozofów, którzy publikują w największych wydawnictwach na świecie, których książki, gdyby zostały przełożone na język angielski, byłyby z pewnością klasykami w swoich gatunkach. I to są ludzie, którzy wykonują naprawdę świetną robotę. I mówiąc szczerze, my często zapraszamy na uniwersytet nasz ludzi z zeragranicy. Akurat ja miałem w zeszłym roku też okazję zaprosić kogoś swojego, mogę powiedzieć wręcz znajomego z Wielkiej Brytanii. I ci ludzie są często pod naprawdę dużym wrażeniem poziomu dyskusji, które są toczone z profesorami u nas. A czy my sobie nie zdajemy sprawy, że ten poziom filozofii w Polsce jest naprawdę wysoki. U nas oczywiście barierą jest język. Starsi pracownicy nie publikują na ogół po angielsku i te badania zostają w kręgu lokalnym, ale my sobie nie zdajemy sprawy, że są często naprawdę świetne badania. I że kiedy ktoś do nas przyjeżdża z zewnątrz, to on naprawdę słucha, notuje i bardzo z tych dyskusji korzysta. Więc to nie jest tak, że polska filozofia jest zła. Ona jest po prostu w pewien sposób niemodna, a właściwie ona znajduje się poza obiegiem mody i to jest jej największy problem. Czy brakuje w Polsce ludzi inspirujących? No nie wiem. Jest bardzo dużo młodych uczonych, moich kolegów, nieco starszych też ode mnie ludzi, którzy naprawdę robią fajne badania, jeżdżą po świecie, zdobywają granty, nagrody, którzy realizują się właśnie w filozofowaniu, z którymi można naprawdę ciekawie porozmawiać, ludzi otwartych, ludzi o szerokich horyzontach, niejednokrotnie lepszych niż na przykład ich odpowiedniki na Zachodzie. A wbrew pozorom poziom filozofii na Zachodzie nie jest wcale aż tak kosmicznie wysoki, jak się wydaje. Są oczywiście ośrodki, które są świetne, które wiodą prym, które nadają ton wszelkim badaniom, prawda? Ale często okazuje się, że na przykład konferencje naukowe, na które ja jeździłem chociażby, zagraniczne, odstają trochę poziomem od konferencji polskich niekiedy. Przynajmniej są zupełnie inaczej prowadzone. Mnie zawsze uderzało, i to potwierdzi każdy, z kim rozmawiałem po takiej konferencji, że przykład filozofia anglosaska non-stop opiera się na intuicjach. To znaczy, kiedy dyskutują uczeni, powiedzmy na jakiejś konferencji, gdzie są Amerykanie, Anglicy i tak dalej, to zawsze jest taki, bo ja mam intuicję taką, no to ja mam inną tą, no to w ogóle nie ma tematu, nie ma dyskusji, prawda? Więc mnie zawsze jakoś tak szczególnie uderzało, że oni bardzo szybko właściwie kończą dyskusję. Każdy wygłasza swój pogląd, mówi, to są moje intuicje, macie, prawda, kolejne. A jednak na przykład w polskiej filozofii często są takie przepychanki, polemiki i tak dalej, tylko w ogóle już dawno nie widziałem, żeby coś takiego na konferencjach się działo. No są jakieś głosy sprzeciwu i tak dalej, ale na ogół właśnie ostatecznie kończy się, no to są nasze intuicje i koniec. Więc czy stan filozofii w Polsce jest taki zły? Zdecydowanie wydaje mi się, że nie. Zależy, tak jak mówię, od człowieka. Polska nauka ma wiele problemów i to są też częściowo problemy filozofii, bo filozofia jest nauką uniwersytecką, dyscypliną uniwersytecką, więc podziela pewne problemy, zdecydowanie, ale czy świadczy to o niskim poziomie filozofii w Polsce? Myślę, że nie. I myślę, że największym problemem filozofii w Polsce jest to, że ona właśnie ma charakter lokalny, przez co się niejednokrotnie mówi, że w sumie ta filozofia po polsku to jest taka popularyzacja, a nie filozofia w sensie ścisłym. To nie jest to, co się robi na przykład na Zachodzie. Ale w tej popularyzacji też jesteśmy dobrzy i widać jest, że mamy narzędzia, my jako Polacy mamy narzędzia, żeby na przykład konfrontować się z uczonymi w innych ośrodkach akademickich i dobrze sobie radzić. Więc nie podzielam tego pesymistycznego spojrzenia na filozofię. Czy brakuje filozofom pasji i takiego ognia? Może trochę tak. No ale czego się spodziewać, kiedy my wszyscy jesteśmy zarażeni taką punktozą, prawda? Twierdzimy, że punkty są najważniejsze, żeby punkty zbierać. To jest naturalna konsekwencja tego niestety i tak to wygląda. Więc tak odpowiadam na to pytanie. Nie wiem, czy to zadowalająco. Nie wiem, czy ktoś nie powie, że może nie szczerze. Ja mówię szczerze, no ale to może brzmieć jak taka laurka dla polskiego środowiska. Nie wszystko w polskim środowisku jest świetne i ci ludzie, którzy są w tym środowisku z pewnością o tym wiedzą, ale ostatecznie mój obraz jest bardziej, zdecydowanie bardziej pozytywny niż negatywny. Bartosz Miera zadaje mi parę pytań odnośnie do tego, jakie odcinki mógłbym w przyszłości przygotować, czy na przykład mógłbym przygotować postmodernistów. Pewnie, żebym mógł, dlaczego nie? To, że ich nie lubię, czy powiedzmy mam do nich względem niż pewne zarzuty, nie oznacza, że nie zrobię o nich odcinka. Albo czy mógłbym zrobić odcinek o Wittgensteinie? No pewnie, że tak, Wittgenstein jest mi dobrze znany, więc myślę, że bez problemu mógłbym coś do nim przygotować. Nie wiem jeszcze kiedy. Znaczy, to by wymagało wplecenia w jakąś taką większą narrację, mi się wydaje, bo powiedzieć tylko coś o Wittgensteinie to jest mało. Ja, jeżeli już, to chciałbym powiedzieć coś o antyrealizmie na przykład. Albo o jakimkolwiek innym zjawisku, czy na przykład traktat logiczno-filozoficzny omówić. To jeszcze pomyślę. Ale na pewno te pomysły są warte zrealizowania. Jeżeli o nie chodzi, to chętnie się ich podejmę. Dziękuję za inspirację. Będę miał je w głowie, zapiszę i mam nadzieję, że pewnego dnia do nich wrócę, a tak zrealizowany filmik podpiszę, że dziękuję za inspirację konkretnie ja sobie. Miało być szybko, łatwo i przyjemnie, a wyszło jak zwykle.
Po chyba niecałej godzinie, wydaje mi się, kończę kolejne questions and answers. Muszę wam powiedzieć, że chyba kolejny odcinek zrobimy troszeczkę w innej formule. Wybiorę 12 pytań, a nie 30, ponad 30. Więc nie obraźcie się, jeżeli wasze komentarze nie trafią do tego programu, ale po prostu no, nie ma możliwości, żeby na wszystkie odpowiadać. Ja, jeżeli ktoś obejrzał ten odcinek od początku do końca, to niech da znać w komentarzu, że obejrzał od początku do końca, bo ja jestem ciekaw, co to jest za zuch. Ja nawet nie jestem pewny, czy obejrzę to od początku do końca, chociaż to muszę zmontować, więc pewnie będę musiał, ale tak czy inaczej bardzo wam dziękuję za uwagę. Jeżeli macie dalsze komentarze albo jakieś uwagi, wpiszcie je poniżej, ja na nie odpowiem już pisemnie, już nie będę po prostu się do nich odnosił w questions and answers. Jeżeli podobał wam się ten odcinek, uważacie, że było tu jakieś parę fajnych rzeczy, to łapka w górę jest chyba gdzieś tam. A jak się komuś coś nie podobało, to zawsze można też dać łapkę w dół, ale tak, można też komentarz napisać, to może odpowiem, może się okaże, że nie jest tak źle, jak się komuś wydaje. Tak czy inaczej, dziękuję wam za uwagę. Widzimy się w kolejnym question and answer, myślę, że za jakieś dwa, no może półtora, może dwa miesiące. Część z was już dostała informację, że ich pytania się tam znajdą. A pozostali, cóż, zachęcam do komentowania filmów. Kto wie, może w kolejnym odcinku odpowiem właśnie na wasze pytania. Do zobaczenia.